Musimy wzbudzić w tej młodzieży patriotyzm, który troszkę przegasnął za ostatnie lata i to się okazuje, że to działa. W ten sposób młody człowiek uczy się z jednej strony historii polskiej, a z drugiej strony rozpoznawania współczesnych narzędzi oddziaływania na społeczeństwo. Uczę się tą historię. Moi rodzice mi mówią historię naszej rodziny. Jest fascynująca i bardzo fajnie znać, co moi przodkowie zrobili dla Polski. Proszę Państwa, czwarta edycja konkursu historycznego Patria Nostra 12 listopada miała swoją finałową odsłonę. Z wielką radością witam gości w studiu. Pan Mirosław Gryka, organizator konkursu, witam serdecznie. Pani Jolanta Mickiewicz z gimnazjum imienia Władysława Syrokomli w Wilnie. Edgar Kozubowski z tegoż samego gimnazjum w Wilnie. Władysław Szilow z gimnazjum nr 23 w Almaty. Ewelina Dunze, gabinet języka polskiego w Tajinszy w Kazachstanie. Witam serdecznie. Sofa Nikołajewa, gimnazjum nr 5 w Astanie. Witam serdecznie. I Walentina Śniegórska, gabinet języka polskiego przy Domu Polskim w Pierwomajce w Kazachstanie. Panie Mirosławie, proszę powiedzieć, do kogo jest kierowany ten konkurs? Jaki jest jego główny cel? Głównym celem konkursu jest budowanie nowoczesnego patriotyzmu w taki sposób, który będzie w stanie zainteresować młode pokolenie. Zwycięzcy, proszę Państwa, to Jolanta Mickiewicz i Edgar Kozubowski. Powiedzcie proszę o waszym projekcie. Zwyciężył film. Jaki był pomysł na właśnie realizację tego filmu? No to właśnie zaczęliśmy od idei. To idea. I popatrzyliśmy, jakie tematy w ogóle możemy realizować i co jest w ogóle nam ciekawe. Co jest powiązane coś z naszymi korzeniami, tak powiedzmy. I zobaczyliśmy temat, byli mordy Polaków przez Niemców w latach 40-tych w Barbarkach. No i wybraliśmy ten temat. W jakiś specjalny sposób pokazaliście go? Tak, akurat pokazaliśmy to z perspektywy pierwszej osoby, co, jak wiedziałem, wcześniej nie było użyte. Panie Mirosławie, proszę powiedzieć, bo to ważna sprawa jest przy realizacji takiego projektu, właśnie w którym wzięła udział młodzież, jest osoba, która sprawuje opiekę nad tą realizacją od strony merytorycznej. Kto pomaga dzieciom, młodzieży? W konkursie biorą udział drużyny uczniowskie, trzyosobowe, pod opieką nauczyciela. Konkurs jest trudny. Zrobienie filmu, który musi być odpowiedniej jakości, a myślę, że takie filmy już teraz są tworzone przez naszych uczestników, no wymaga jednak przypilnowania, tak aby ci młodzi ludzie byli w stanie zrobić ten film jak najlepiej. Z Kazachstanu cztery drużyny reprezentujecie Państwo. Jaki film wybraliście? Jaki był Wasz projekt? Tak, jesteśmy z Pyromajki. U nas był temat filmu Stefan Czarniecki. A nasza główna cel była to, że Stefan Czarniecki jest bohaterem. A możemy zobaczyć to w hymnu polskim, gdzie jest mamy wzrostki. To bardzo pięknie brać taki udział w takim konkursie, to jest bardzo pięknie. A wasz pomysł, jaki był? Nasza grupa jest z Almaty i my robili film na temat drugiej deportacji Polaków. To dla nas taka bardzo interesujący temat, bo moja rodzina była deportowana do Kazachstanu i To było takim motywem przewodnim tego filmu. Tak. Mhm. Jeszcze zapytam o wasz film. Jaka była wasza propozycja? Nasza propozycja Koronacja Jana Sobieskiego. Też bardzo ważny moment w historii Polski. I pani? Nasz film o polskim sportu. O, zupełnie inny temat, jak się okazuje, ale jednak bardzo, bardzo ważny. Byliście w Krakowie, praktycznie wprost przyjeżdżacie do Warszawy z Krakowa. Jak spędzaliście 11 listopada, Święto Niepodległości, pani Jolanto? No, czyli braliśmy udział w marszu, czyli spędziliśmy tam czas i bardzo wzięliśmy tam udział, czyli bardzo nam się spodobało. Jakie wasze wrażenia jeszcze inne w Polsce? Jak w Wieliczce też byliście? Jak Wieliczka, jakie wrażenie zrobiła na was? Było bardzo pięknie, to kopalnia soli, to jest pięknie i zobaczyli dużo takich miejsc.
bardzo ważne. Panie Mirosławie, jakie nagrody były w tym konkursie przewidziane? Bo wiemy, że nagrody dostali wszyscy, otrzymali je. Dokładnie. W naszym konkursie nagrody otrzymują wszyscy jego uczestnicy. Z uwagi na skomplikowany charakter tego konkursu i skomplikowany charakter zadań konkursowych. Nagrody główne są to wycieczki do Polski. I tutaj muszę powiedzieć, że w tej edycji konkursu światowego wzięło udział 35 szkół z Europy Wschodniej, z Kazachstanu, z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy także jedną szkołę z Tunezji. Nagrodami głównymi są wycieczki do Polski dla najlepszych drużyn. I w ramach tej edycji zaprosiliśmy do Polski 19 szkół. A ta szabla jeszcze powiedzmy. Tak, jej historię musimy przywołać. Tak, jest to replika szabli polskiej, ufundowana przez pana senatora profesora Jana Żeryna, który jest przewodniczącym Rady Programowej naszego konkursu. Takie szable otrzymuje zwycięska drużyna oraz drużyny, które zajęły drugie i trzecie miejsce. W jaki sposób kultywujecie tradycję polską w swoich miejscach, w Kazachstanie, na przykład w Bratysławie? Jak to się odbywa? My wszyscy... Spotykacie się? Spotykamy się na momenty. Momenty na Nowy Rok, na Boże Narodzenie i tak dalej. Jak u was, w waszej miejscowości, tam gdzie mieszkacie? Tak, u nas w firmacji jest taki ensemble, to Polonie, które mają 30 lat. To my też sprowadzamy różne takie spotkania, śpiewamy, tańczymy, gramy. To jest bardzo pięknie. Panie Mirosławie, to już czwarta edycja. Widzi pan pewien progres, taką ewolucję w tym pojmowaniu polskości, przyjmowaniu tradycji właśnie przez młodzież, która mieszka za granicami kraju, że jednak rozwijają się i chcą jeszcze więcej wiedzieć o naszej polskiej historii. No ja myślę, że jest to proces naturalny i tego typu działania jak nasz konkurs pogłębiają ten proces. To jest jakby naszym celem, naszej fundacji. Jeśli chodzi o udział młodych ludzi w naszym konkursie, to jest czwarta edycja. Dotychczas 400 szkół wzięło udział w poprzednich edycjach konkursu. Zostało stworzonych prawie 400 filmów związanych z historią Polski. Te wszystkie filmy można zobaczyć na stronie internetowej konkursu. Tutaj przypomnę dla wszystkich telewidzów www.konkurs-patrianostra.pl. Zachęcam wszystkich telewidzów do odwiedzin strony internetowej, gdzie można zapoznać się z wszystkimi filmami dotychczas wykonanymi, a także można zarejestrować się w kolejnych edycjach konkursu oraz w tych edycjach, które aktualnie się odbywają. Gorąco państwa zapraszamy, młodzież zapraszamy, wszystkich tych, którym historia Polski jest bardzo bliska. Dziękuję za przybycie do studia, dziękuję za rozmowę. Dziękuję.